Keto Wtorek, odcinek 56. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj kontynuacja serii dotyczącej redukcji i odchudzania na keto. Odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego chudnę, mimo tego, że nie liczę kalorii podczas adaptacji. To nie jest tak, że każdy wchodząc w ketoadaptację w ciągu pierwszych 2 tygodni zrzuci magicznie 8, 10, 12 kg. Jest to możliwe i czasem tak się dzieje, ale to nie jest tak, że u każdego stanie się to regułą i jeżeli rozpoczynasz ketoadaptację z takim założeniem, że musisz schudnąć w tydzień 5 kilo, no to może lepiej nie zaczynaj ketoadaptacji. Rzeczywiście ten ubytek tkanki tłuszczowej na ketozie na początku jest spory i jak już nieraz o tym mówiłam, na początku leci nam woda, więc to nie jest tak, że u mnie przychodzą do mnie podopieczni i dzięki mnie w tydzień chudną 4 kg. Tak naprawdę schodzi nam woda, bo schodzą nam też zapasy glikogenu, który tą wodę wiąże i to nawet może być kilka kilogramów. Po drugie, szczególnie osoby, które miały problemy z gospodarką cukrową i były na high carbie, czyli jadły dużo węglowodanów, no to rzeczywiście zazwyczaj u tych osób są najlepsze rezultaty. Dlaczego tak się dzieje? No bo jeżeli mieliśmy cały czas wysoki poziom glukozy i wysoki poziom insuliny we krwi, które uniemożliwiały nam chudnięcie, to jak nagle te poziomy spadają, to zaczynamy chudnąć. I możemy wtedy rzeczywiście nie tyle nie liczyć kalorii, bo to nie jest tak, że magiczne liczenie kalorii sprawia, że chudniemy, ale po prostu możemy jeść tyle, ile mamy, jakie mamy zapotrzebowanie, albo nawet więcej i rzeczywiście na początku chudniemy. Kolejna rzecz to też osoby, które po prostu są zdrowe i młode. One bardzo dobrze reagują na ketoadaptację, zazwyczaj. I też ten ubytek tkanki tłuszczowej i odchudzanie jest najbardziej spektakularne. Ale jeżeli ktoś jest osobą chorą, jest osobą starszą, jeżeli masz zaburzony metabolizm, jeżeli, nie daj Boże, byłaś na 10 albo 50 dietach odchudzających, oczywiście cud, takich dietach cud, w swoim życiu, to też prawdopodobnie tam trochę się popsuło, żeby brzydziej nie powiedzieć, w Twoim organizmie i może ten efekt nie być taki wow. Natomiast przejdźmy trochę do tego, co się dzieje w naszym organizmie podczas ketoadaptacji. Spada nam glukoza, spada nam insulina, spada nam tym samym grelina, czyli tak zwany hormon głodu. Podnosi nam się leptyna, tak zwany hormon sytości. Jeżeli nie liczysz kalorii na ketozie i nie jesteś głodny i zakładasz, że no dlatego pewnie jesz dużo, bo nie jesteś głodny, bo do tej pory wszystkie diety redukcyjne polegały na tym, że chodzimy po prostu źli i głodni cały czas. A tutaj nie jesteś głodna, jesz sporo, no to pewnie jesz tyle, ile potrzebujesz, a i tak chudniesz. Otóż bardzo możliwe, że nie. Ponieważ jeżeli spadnie Ci grelina, a pójdzie Ci w górę leptyna, to automatycznie chce Ci się jeść mniej, nie masz tak dużego apetytu. I jeżeli nie liczysz kalorii, to może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że w sposób taki naturalny masz deficyt kaloryczny, bo na przykład Twoje zapotrzebowanie to te przykładowe 2000 kilokalorii, ale Ty na ketoadaptacji, nawet nie licząc tych kalorii, jesz tylko 1500. No to chudniesz, to jasne. Ale rzeczywiście jest też tak, że na początku ketoadaptacji może się to dziać, niektórzy mówią magia, czyli jemy dużo, a i tak chudniemy. Twoje zapotrzebowanie to 2000 kilokalorii, wpieprzasz 3000 kilokalorii i chudniesz. Jak to się dzieje? Jeżeli pieprzasz ten tłuszcz, a Twój organizm nie był wcześniej w ketozie i nie jest efektywny, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego tłuszczu, on po prostu go nie będzie używać, tak? Czyli to jest właśnie ten znany przykład, że po prostu wysikujemy ciała ketonowe i widać to na początku, że niby jesteśmy w ketozie, bo mamy po prostu odpowiedni kolorek na paskach do mierzenia ciał ketonowych z moczu. No po prostu nie jesteśmy efektywni. Jeżeli nie jesteśmy efektywni, to właśnie tą energię w jakiś sposób tracimy, mimo że ją przyjęliśmy do naszego organizmu. U niektórych osób w ogóle występuje coś takiego jak biegunka albo biegunka tłuszczowa, czyli jakby zjedliśmy, no ale przepraszam, wysraliśmy też za chwilę. Więc to jest jedna rzecz, ale jest też efekt termogeniczny. Jeżeli Twój organizm nie potrafi sobie poradzić z tak dużą jakby nadwyżką kaloryczną albo w ogóle z tymi kaloriami, które są, ale one są podane mu w taki sposób, że on jeszcze się do tego nie zaadaptował, to na przykład będzie podnosił temperaturę ciała. I dlatego niektórzy na ketoadaptacji na początku zaczynają się jeszcze bardziej pocić, bo pot
to jest właśnie utrata energii przez skórę. Więc ten efekt termogeniczny stoi zazwyczaj za tym, że my jemy fat bombsy i tych kalorii rzeczywiście mamy dużo, a i tak chudniemy. Zła wiadomość jest taka, że to mija, bo moi drodzy, jak zaadaptujemy się już do ketozy, nasz organizm będzie potrafił korzystać z ciał ketonowych, to jeżeli będziemy sobie dostarczać cały czas tłuszcz, no to on będzie ten tłuszcz wykorzystywał, ten tłuszcz z pożywienia będzie wykorzystywał i zamieniał na energię, ale jak tego tłuszczu będzie dużo za dużo i na przykład będziesz po prostu jeść dwa razy tyle, ile powinnaś, no to nie łudźmy się, przytyjesz. I nawet czasami, już będąc dłużej w ketozie, jest dość łatwo przytyć, jak się objadamy, ponieważ jeden gram tłuszczu to 9 kilokalorii, czyli ponad dwa razy więcej niż białko i węglowodany. Dlatego to obżarstwo tłuszczowe nie jest takie, wiecie, na zawsze i nie jest tak, że nie pozostawia po sobie konsekwencji, bo pozostawia. Natomiast jeżeli chcesz spalać tkankę tłuszczową, to musisz już w pewnym momencie nie jeść aż tak dużo tłuszczu, żeby Twój organizm miał możliwość wytworzenia ciał ketonowych, z czego? No z tego tłuszczu, ale który już masz, czyli z tkanki tłuszczowej. Żeby on to zrobił, no to musimy po prostu mu nie dawać przez chwilę tych kalorii. Albo właśnie, i to co jest często stosowane, stosować posty okresowe. Jeżeli przez 12, 14, 16 godzin nie jesz, no to organizm automatycznie zaczyna korzystać z zapasów w postaci tkanki tłuszczowej. Myślę, że ketoza i właśnie obserwowanie naszych hormonów to jest jednoznaczne pokazanie, że kalorie na diecie to nie wszystko. Liczą się również hormony. Jeżeli je wyregulujemy, to po prostu efekty są naprawdę świetne i też nasze samopoczucie idzie w górę. Także to zagadnienie z pogranicza fantastyki i mitologii, dlaczego mogę się obżerać na keto i chudnąć, mam nadzieję zostało wyjaśnione i będziecie racjonalnie podchodzić do tematu. A ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!